7:09. Rozmowa poranka. A w pierwszej rozmowie naszego dzisiejszego poranka, proszę Państwa, tematów, wiele tematów politycznych, ale też tematów najbardziej bieżących z tego, co dzieje się na naszym podwórku. Jest z nami Bartosz Brzyski z Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie na naszej antenie, zdaje się, już nie pierwszy raz. Natomiast ja chciałem zapytać na początek o ocenę wrażenia czegoś, czego uciec, zdaje się, nie można, bo przynajmniej w pewnym gronie, pewnej może bańce, możemy to też tak nazwać, był to temat niezwykle często komentowany. Otóż Campus Polska i obecność na kampusie Klubu Jagiellońskiego, czyli organizacji, która, proszę Państwa, ma wykuwać ideę dla Polski, ma działać na rzecz różnych propaństwowych agent. No i pytanie, czy było warto się tam pojawić? No tak, myśmy długo dyskutowali nad tym, natomiast pojechaliśmy tam głównie dla uczestników, a nie dla organizatorów. Mieliśmy jeden panel o średnich miastach, debatę można już zobaczyć w internecie i warsztaty z młodymi ludźmi. Pytaliśmy ich o to, jak chcieliby, dlaczego wyjechali ze swoich miast, a większość uczestników faktycznie pochodziła z mniejszych miejscowości, a mieszkała już w metropoliach, więc to była ciekawa dyskusja, skorelowana jakoś z naszymi raportami, z naszą agendą taką deglomeracyjną, wspierającą mniejsze ośrodki. No i muszę przyznać, że głównie chodząc tam między innymi panelami, ale też na naszym warsztacie, byłem zaskoczony, że jednak młodzi ludzie zadają bardzo celne pytania, nie odpuszczają różnym ekspertom i politykom i nie jest ich tak łatwo jakoś przekonać do siebie, czy politycy nie mają takiej łatwej drogi, że nie wiem, czy to jakaś narracja w tym wypadku antydługiej partii, że im wystarcza, tylko faktycznie są to pytania bardzo konkretne i chcą uzyskać odpowiedzi o programach, czy to programach organizacji, czy to programach partii politycznych, więc myślę, że no z mojej perspektywy wróży to faktycznie bardzo, bardzo dobrze, że jednak nie jest aż tak źle, że jakaś taka propaganda tutaj wystarczy, tylko że to są świadomi ludzie. Czyli odpowiedzi na bardzo konkretne pytania, pewnie też bardzo konkretnie adresowane i zadawane problemy, proszę Państwa. To jest jedna z obserwacji tego, jak dzisiaj młodzi ludzie tą politykę konsumują. Ale ja chciałem uczyć to jeszcze jednej rzeczy, do deaglomeryzacji tak naprawdę, do trochę skierowania agendy w kierunku miast mniejszych niż tylko te, których wiemy najwięcej, czyli miast wojewódzkich. Myślicie Państwo w Klubie Jagiellońskim, czy ty też myślisz, że taki powrót do lokalizmu jest w ogóle w Polsce możliwy, bo zdaje się, że te wszystkie polityki adresowane są do dużych miast, do dużych ośrodków miejskich, a tu nagle pomysł na mniejsze ośrodki miejskie. Skąd się to bierze, dlaczego i czy naprawdę jest taka szansa, żeby te ośrodki mniejsze w jakiś sposób odkryć na nowo, zrewitalizować? Nie wiem, jak to nazwać. No, to jest bardzo ciekawe, dlatego że jak rozmawia się z tymi młodymi ludźmi, to nie jest wcale tak, że oni oczywiście przez jakiś czas cieszą się tymi metropoliami, kiedy mieszkają w Warszawie czy w Krakowie, będąc na studiach, ale później się okazuje, że trzeba kupić mieszkanie, trzeba się jakoś osiedlić, że już nie korzystają z tych miast tak bardzo, że zaczynają tęsknić za rodzinnymi stronami czy w ogóle za rodziną i że ta realna jest ta potrzeba rozmowy o tym właśnie, dlaczego wyjechali, czy to była świadoma decyzja, czy to była jakaś wypadkowa, więc ten temat jakoś był żywy na tych naszych debatach. No też wydaje mi się, że po prostu kwestia pewnego momentu w historii, w którym jesteśmy, to znaczy kiedy akurat w Polsce mamy dużą część uchodźców, kiedy mamy dużą potrzebę, aby ludzie, młodzi ludzie po prostu wyjeżdżali do tych największych ośrodków, no i przez to one są trochę już przeładowane, te czynsze rosną, a z drugiej strony mamy zdalną pracę, która umożliwia po prostu pracowanie już z innego, trochę dalszego miejsca niż okoliczne biuro, z którym jakoś jesteśmy związani, więc te wszystkie trendy i zjawiska społeczne powodują, że no, te mniejsze miasta, miejscowości mają szansę przy dobrym zagospodarowaniu po prostu przekonać do tego, aby w nich
znowu zamieszkać, albo żeby młodzi ludzie też wyjeżdżali, chcąc od razu wrócić, no bo wiadomo, że nie ściągniemy do 60-tysięcznych miast, może uniwersytetów, filie może tak, uniwersytetów nie, ale ludzie, żeby mieli poczucie, że jednak nie jest to koniec świata, żeby właśnie wrócić, czy żeby zostać, no bo to jest po prostu taka wyobraźnia społeczna w tej chwili, że to się kojarzy z awansem społecznym, tak by jest. Kiedy mówimy o ludziach młodych, to o kim mówimy? Czy tutaj się to zmieniło? Bo mam takie wrażenie, że mówiąc ludzie młodzi, możemy popaść w kilka przynajmniej nieporozumień, bo ludzie młodzi to mogą być ludzie tuż po liceum, tuż po studiach, a może też młodzi dorośli, którzy dopiero zaczynają swoją drogę, tak jak powiedziałeś, rodzinną, życiową. O kim mówimy, mówiąc o ludziach młodych, których tam zobaczyliście, z którymi pracujecie? No, ja tutaj mam na myśli przede wszystkim ludzi wokoło takich, którzy kończą na ogół studia, czy którzy jeszcze nie założyli rodzin, którzy jeszcze się nie ustatkowali, czyli dwudziestokilkuletnich osobach, takie, które faktycznie już nie myślą tylko w kontekście no, takiego życia studenckiego i czerpania jakoś z tych dużych miast, tylko już o tym, jak to swoje życie dalej na dłuższą metę no, jakoś ukierunkować. Więc to są faktycznie, no, to tak ci mówi, że w wieku tak w wieku produkcyjnym, czyli po prostu takie osoby, które gdzieś no, już zaczynają rozumieć, że ich sytuacja na przykład ekonomiczna nie będzie aż tak dobra, jak się spodziewali, a że koszty życia w dużych metropoliach są dosyć spore, tak? I biorą te rzeczy pod uwagę. Faktycznie ludzie w wieku, nie wiem, późnym nastoletnim, czyli szkoły średniej, czy pierwsze lata studiów, to nie są jeszcze ludzie, którzy tak w tak zaawansowany sposób myślą, albo no myślą, że po prostu tak to się wszystko ułoży, że nie będą musieli innych opcji wziąć pod uwagę, że jeżeli będą wyjeżdżać, to do jeszcze większego miasta niż będą wracać w strony rodzinne, więc młodzi ludzie, którzy faktycznie chcą się usamodzielniać, realnie myślą o tym, czy nie wrócić w rodzinne strony. Wyszła nam z tego, proszę Państwa, trochę rozmowa o ludziach młodych, o młodej polityce, o tym, czego młodzi wyborcy może też będą oczekiwać. I tak, ja na zakończenie naszej rozmowy muszę zapytać się w trzech punktach, czy w trzech takich punktach chyba najlepiej, czego ludzie młodzi oczekiwaliby od tych mniejszych ośrodków, żeby móc do nich wrócić? Czego ich tam brakuje, żeby wrócić? No bo skoro były warsztaty, rozumiem, jakieś wnioski z tych warsztatów Klubu Jagiellońskiego na kampusie Polska były, no więc jakie są to wnioski? Czemu ci ludzie nie wracają, albo czego potrzebują, żeby wrócić do tej Polski, która się, no, kurczy, Polski lokalnej? Kilka wniosków, które były na pewno takie, że mają poczucie wymarłości tych miejsc, to znaczy, że jednak jakaś oferta kulturalna, coś, co pozwoli im faktycznie mimo wszystko wyjść z domu, tak, że to mniejsze miasto nie może kojarzyć się tylko z telewizją i siedzeniem zamkniętym w czterech ścianach. Po drugie, mimo wszystko chcą co jakiś czas dostać się do miasta wojewódzkiego, pójść do większego kina, więc ta komunikacja, połączenie na przykład sieć jakichś regionalnej komunikacji kolejowej. I jeżeli chodzi o pracę, to też raczej już myślą o tym, że będą pracować dla jakiejś firmy w większym mieście, ale nie chcą siedzieć też w domu, więc pojawiły się takie hasła, że no chcieliby mieć takie miejsce, w którym mogą na przykład z innymi ludźmi pracować w jakichś takich coworkingach. Brzmi to może trochę egzotycznie dla nas, ale no faktycznie to jest już takie skoczenie na falę, która została wytworzona przez pandemię 2 lata temu, więc być może jest tak faktycznie, że dla nas to jest pomysł zupełnie z kosmosu, a są to kwestie, które przez najbliższe 2-3 lata okażą się, że zaczną faktycznie powstawać, po to właśnie, aby ściągnąć ludzi, nie wiem, z Krakowa, Wrocławia, Gdańska, gdzieś do satelickich miast i tam tych ludzi po prostu gdzieś animować to życie społeczne właśnie przez takie wspólne, rozproszone prace zdalne.
Zdaje się, proszę Państwa, że ta globalizacja i te zmiany światowe, tak naprawdę trendy dotykają i dotyka też będą mniejszych ośrodków. No i cóż, może bardzo dobrze z jednej strony, bo to, o czym mówi Bartosz Brzyski z Klubu Jagiellońskiego, czyli przestrzenie coworkingowe, połączenia komunikacją miejską czy wojewódzką, to wcale nie są rzeczy niemożliwe czy odległe, a jak kiedyś powiedziała pani minister Jadwiga Emilewicz, też z Klubu Jagiellońskiego się wywodząca, no wszyscy się w Warszawie po prostu nie zmieścimy. A więcej oczywiście o tej Polsce lokalnej i o tym, czego też młodzi, czy młodsi wyborcy potrzebują albo oczekują na Klubie Jagiellońskim w raportach i w tekstach, a ja za tą naszą dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Bartosz Brzyski, Klub Jagielloński był moim i państwa gościem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka.